Dziękuję bardzo. Koleżanki i koledzy, drodzy przyjaciele, powiem wam coś w sekrecie. Kiedy jesteśmy w swoim gronie, możemy mówić, jak to dosyć popularne, szczerze. Powiem wam, że od początku wierzyłem, że wygram te wybory. Ale wierzyłem w to od pierwszego dnia dlatego, że byliście ze mną. Że byliście w każdym miejscu, w którym rozmawialiśmy o Polsce, w którym rozmawialiśmy o Platformie Obywatelskiej, o Koalicji Obywatelskiej, ale w każdym tym miejscu miałem wielkie poczucie wspólnoty. I było to możliwe, to nasze wspólne zwycięstwo, bo od wielu lat przygotowywałem się do tej roli. Było to możliwe dzięki osobom, które przede mną sprawowały tę bardzo odpowiedzialną funkcję. I dlatego w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Podziękować byłym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, w szczególności tym, którzy są dzisiaj na tej sali. Dziękuję pani premier Ewie Kopacz i panu przewodniczącemu Grzegorzowi Schetynie. Szanowni Państwo, to bardzo ważne, że jesteśmy tutaj razem, bo wszystkim nam zależało na zmianie. Zmianę zaczęliśmy od nas samych. Zmianę zaczęliśmy od tego, by dać Platformie nową energię. Ale zmianę daliśmy już wcześniej. Tą zmianę pokazaliśmy, budując Koalicję Obywatelską, Koalicję Europejską, pokazując, że potrafimy działać wspólnie. Dlatego bardzo dziękuję, że są z nami nasi przyjaciele z Nowoczesnej, z Inicjatywy Polskiej, z Partii Zielonych. Dziękuję Barbaro, dziękuję Adamie. Kochani, zmiany zaczynają się od małych rzeczy. Zmiany zaczynają się od nas samych. Ale te drobne zmiany, jestem przekonany, mogą pokazać tę wielką zmianę w Polsce. I ta zmiana w Polsce rozpocznie się już w maju. I tak jak wygraliśmy wspólnie te wybory, wybory w Platformie Obywatelskiej, tak wspólnie wygramy wybory w maju, by później wygrać kolejny maraton wyborczy. I ja wam to obiecuję. Kochani, nie chciałbym powtarzać, jest taki gest jednego z prezesów, my go znamy doskonale z Sejmu, ale nie chciałbym go tutaj powtarzać. Skupmy się na przyszłości. Opowiedzmy sobie, jaka powinna być Polska. Polska naszych nadziei, Polska naszych marzeń. Polska, w której bez nienawiści będziemy mogli spierać się z naszymi oponentami. Wspierać na argumenty, czasami na emocje, ale Polska, w której nikt, powtarzam, nikt nie będzie czuł się wykluczony. Porozmawiajmy, kochani, o tym, co ważne, o wartościach. Gdy 19 lat temu powstawała Platforma Obywatelska, to opierała się ona na wielkiej idei. Na idei wspólnoty, idei energii, ale przede wszystkim idei, która połączyła konserwatystów, liberałów, połączyła przedsiębiorców, samorządowców, połączyła nas wszystkich. Idei człowieka. To człowiek powinien zawsze być najważniejszy. Nie państwo. Tylko władza, która boi się człowieka, tylko władza, która boi się własnych obywateli, stwarza wszechwładny aparat państwowy, nie podlegający żadnej kontroli. My,
kochamy Polskę, bo my rozumiemy Polki i Polaków. Ale my przede wszystkim, w przeciwieństwie do naszych oponentów, po prostu wierzymy w człowieka, wierzymy w ludzi. Dziś w tym miejscu chcę jasno powiedzieć, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska daje właśnie Polakom nadzieję na dobre państwo. Na państwo skuteczne, na państwo, w którym nikt nie boi się odpowiedzialności, bo wie, że osoby kompetentne, osoby uczciwe, osoby, które są prawdziwymi patriotami, nie boją się niezależnej kontroli sądowej, nie boją się niezależnych instytucji, bo pracują dobrze, bo pracują swoim sercem, bo są zaangażowane, bo są prawdziwymi polskimi patriotami, a nie tylko tymi, którzy raz do roku, krzycząc wzniosłe hasła, tylko i wyłącznie dzielą Polaków. Szanowni Państwo, bardzo często, gdy spotykamy się z naszymi wyborcami, słyszymy, że Platforma musi mieć swoją opowieść. Platforma musi mieć opowieść o nowoczesnej Polsce. O Polsce, która nie boi się wyzwań, która nie mnoży problemów, tylko problemy rozwiązuje. Szanowni Państwo, to ważne, żebyśmy mogli korzystać z energii i doświadczenia wszystkich tych, którzy są dzisiaj z nami. Tworzyliśmy Platformę Obywatelską jako ugrupowanie oparte na bardzo ważnej idei. Idei wykorzystania energii. Energii nas wszystkich. Energii tych, którzy chcą Polskę zmieniać. Zmieniać Polskę na lepsze. I dzisiaj w tym miejscu chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć. Prosimy tych wszystkich, którzy choć raz oddali głos na Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską, by do nas dołączyli, by dołączyli do tego wielkiego testu i sprawdzianu, który będzie w maju. Kochani, są z nami przedsiębiorcy, są z nami samorządowcy. Gratuluję nowej roli, drugi ojciec niedawno, zaraz po wyborach, nowa platforma, nowa energia, kilka dni później nasz kiedyś najmłodszy samorządowiec zameldował wykonanie zadania. Drugie dziecko, da się, da się. Znaczy, Fedor jeszcze nie zameldował, ale wszystko przed tobą. Kochani, bardzo często słyszałem, a co z ludźmi młodymi? Co z tymi, dla których my Polskę budujemy? Powinniśmy pamiętać, że musimy wsłuchać się w głos ludzi młodych. Powinniśmy pamiętać, że my niczego nie możemy narzucać. Że to oni muszą pokazać, jakiej Polski chcą. Dlatego tak bardzo cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Cieszę się, że jest Tosia. Tosia z Lublina. Tosia ma 13 lat. Tosia jest z nami od dawna. Tosia pokazuje, że można wspólnie zmieniać Polskę. Bardzo, bardzo ci dziękuję za to. Ale kochani, skuteczne państwo wymaga również odważnych decyzji. Skuteczne państwo wymaga tego, byśmy jasno, czytelnie mówili, że potrafimy rozwiązywać problemy, że zbudujemy prawdziwą administrację, a nie administrację z dykty,
administrację, która będzie służyła obywatelom, a nie partii władzy, że zbudujemy sprawnie działającą, nowoczesną służbę zdrowia, w której Polki i Polacy bardzo szybko znajdą pomoc, kiedy takiej pomocy będą potrzebować. Skuteczne państwo to państwo bezpieczne, ale bezpieczeństwo to coś szersze, aniżeli tylko ochrona granic. Bezpieczeństwo to świadomość, że kiedy młodzi rodzice decydują się na potomstwo, bo są pewni, że znajdą miejsce w żłobku, w przedszkolu, że będą mogli nadal aktywnie pracować zawodowo. Bezpieczne państwo to wreszcie państwo, w którym osoby starsze, osoby, które potrzebują pomocy, ale chcą również być dalej aktywne, znajdą taką pomoc i znajdą możliwości tej aktywności. I wreszcie bezpieczne państwo to państwo, które nie bogaci się kosztem ludzi ciężko pracujących. Bezpieczne państwo to stabilny system podatkowy. Bezpieczne państwo to państwo, w którym przedsiębiorcy mają czytelne i jasne reguły swojego działania. I dlatego dzisiaj mówię wyraźnie, mówię z całą mocą i odpowiedzialnością. W pewnym momencie zapomnieliśmy o przedsiębiorcach. Zapomnieliśmy o tych, którzy ciężko pracując nie upominają się o to, by państwo im cokolwiek dawało. Tylko mówią, nie przeszkadzajcie nam. Nie przeszkadzajcie nam w tym, kiedy chcemy tworzyć miejsca pracy. Kiedy chcemy, by Polska się rozwijała. Uświadomiłem to sobie w Rzeszowie. I cieszę się, że jest z nami Krzysztof, przedsiębiorca. Dzięki, Krzysiek, że jesteś. Bo to on właśnie powiedział i powiedział, pamiętajcie o przedsiębiorcach. Pamiętajcie o przedsiębiorcach. Ale ciężka praca musi się opłacać nie tylko tym, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Ciężka praca to również administracja. To nauczyciele, lekarze, to wolne zawody, to wszyscy ci, którzy płacą podatki. I dlatego tak bardzo cieszę się, że Izabela Leszczyna znalazła się w gronie tych doradców, którzy wspólnie z Małgorzatą Kidawą-Błońską, ale z nami wszystkimi właśnie piszą te proste zasady dla polskich przedsiębiorców. Dzięki, Iza. Przez ostatnie 4 lata bardzo wiele i wielu z nas spędzało mnóstwo czasu na ulicach. Nie dlatego, że chcieliśmy. Nie dlatego, że mieliśmy tylko to do roboty. Niestety dlatego, że ta władza nie chciała dialogu parlamentarnego, nie chciała rozmowy, nie chciała reformowania Polski. Nie chciała przede wszystkim dlatego, bo boi się. Boi się obywateli, boi się tego, co robi. I w takich miejscach jest czas na podziękowanie. Na podziękowanie tym wszystkim, którzy w tych miejscach symbolicznych dla Polaków upominali się o rzeczy najważniejsze. Widzę, że jest Ala z Mińska. Pamiętam twoje pierwsze prawie jednoosobowe protesty. Dzięki, Ala, bo później dzięki takim ludziom, dzięki właśnie takim ludziom buduje się wspólnotę. Jest Joanna z Warszawy. Bardzo dziękuję za to, że tu w Warszawie pokazujesz, jak możemy wspólnie bronić wartości. Dzięki. Szanowni państwo, ale obiecałem w kampanii wewnętrznej coś bardzo ważnego i dzisiaj chciałem to bardzo mocno podkreślić. Dla nas wszystkich wspólnota jest wartością. Ludzie Platformy, koalicji to ludzie doświadczeni,
to ludzie kompetentni, to ludzie, z których potencjału musimy wszyscy korzystać. Musimy wrócić do tej dobrej praktyki Platformy Obywatelskiej, w której rozmawialiśmy ze sobą i współpracowaliśmy ze sobą. I dlatego tak bardzo cenię wasze wszystkie uwagi dotyczące tego, jak poprawić komunikację wewnętrzną, jak zbudować dobre relacje, jak przede wszystkim sprawić, byśmy czuli, że to są nasze wspólne decyzje i nasz wspólny program. Wiele razy w ostatnim czasie odwiedzałem Małopolskę. Tak to jest, że tam dosyć często rodzą się fajne idee. I tak to jest, że tam po raz pierwszy, gdy jeszcze nie było wewnętrznej kampanii, zaproszono mnie na spotkanie dotyczące poprawy funkcjonowania struktur. I dziękuję Jacku, mówię o Jacku Niedźwieckim, za ten ogrom pracy, który robicie w Małopolsce, którym i to, i chcę raz jeszcze podkreślić, to, o czym rozmawialiśmy i to, co obiecałem. Rada Krajowa, kolejna Rada Krajowa to będzie miejsce dyskusji. To będzie miejsce, w którym każdy będzie mógł powiedzieć, jak widzi Platformę Obywatelską, jak widzi przyszłość, jak widzi to, na czym wszystkim nam najbardziej zależy, czyli jak widzi Polskę. I wrócimy do tych dobrych praktyk Platformy Obywatelskiej, wewnętrznej rozmowy i uzyskamy efekt synergii. Obiecuję to wam. Kochani, nowa Platforma Obywatelska to nie cel sam w sobie. Nowa Platforma Obywatelska to narzędzie do tego, byśmy wspólnie zmieniali Polskę. Byśmy wspólnie pokazali, że nowoczesna, uśmiechnięta, ekologiczna, bezpieczna Polska jest możliwa. Tak jest. Ale potrzebujemy nie tylko odwagi, o której mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska, nie tylko skuteczności, o której mówił Rafał Trzaskowski, ale Platforma musi być śmiała. Musi nie bać się jasnych, czytelnych odpowiedzi. I taką śmiałą Platformę wam obiecuję. Platformę, która będzie rzeczywiście odpowiedzią na najważniejsze wyzwania, które przed nami stoją. To moja obietnica. I na koniec, bo to, kochani, pierwszy raz, kiedy powiedziano mi, że nie mam limitu czasowego. Wiecie, to dosyć niebezpieczne dla nauczycieli akademickich. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym w tym miejscu podziękować waszym rodzinom. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy was na co dzień wspierają. Bo wiem doskonale, jak to jest ważne. Bo wiem doskonale, co na co dzień spotyka tych, którzy niesprawiedliwie obrywają za naszą działalność. I chciałbym, żeby to był jasny sygnał, że mam głęboki szacunek i wielki podziw dla waszych żon, partnerek, mężów, partnerów, rodziców i dzieci. Bo oni na co dzień muszą znosić trudy tego, o czym często sami nie mówią. I dziękuję w tym miejscu za to, że jesteście z nami. Dziękuję oczywiście mojej żonie. Ale dziękuję tym wszystkim. Jest przecież Krzysztof Brejza. Jest Krzysiek Brejza, który doskonale wie, co to znaczy
Atak, co to znaczy hejt, co to znaczy skierowanie całego aparatu państwowego na człowieka, który obnażył hipokryzję i zakłamanie tych rządów. Brawo! Dzięki, Krzysiek. Szanowni Państwo, Krzysztof jest symbolem, ale ja wiem, że w Waszych miejscowościach, ja wiem, że w Waszych miastach, wioskach, powiatach, to Wy bierzecie często na siebie ten ciężar. I chcę z tego miejsca jasno i czytelnie powiedzieć. Każdy, kto zostanie przez tę władzę skrzywdzony, bez względu na to, czy jest to pomoc techniczna w Urzędzie Wojewódzkim, czy jest to dziennikarz, sędzia, prokurator. Każda osoba, która będzie skrzywdzona, będzie zrehabilitowana. Bo Polska jest wspólna. Wiecie, taka prawie Borysław słyszałem, ale później to się tak zlało, także nie jest źle. I na koniec, to bardzo ważne. Chcę, żeby z tego miejsca było też jasne przesłanie dla tych wszystkich, którzy dziś zastanawiają się, o czym będą wybory majowe. Czy będziemy wybierać tylko osobę, czy będziemy wybierać coś więcej? Dzisiaj symbolem tego, co może stać się w maju, jest wczorajszy gest jednego człowieka. Celowo nie mówię sędziego, tylko mówię człowieka, bo na miano sędziego należy zasłużyć. Tym gestem... Ten wczorajszy gest podarcia na oczach opinii publicznej i sędziów Sądu Okręgowego, podarcia dokumentu uchwały, to nie był pusty gest. To było coś więcej. To było pokazanie stosunku tej władzy do polskiej konstytucji, do woli suwerena, który uchwalił i przyjął w drodze referendum ustawę zasadniczą. Dziś to jest gest podarcia konstytucji. Ale w maju dokładnie to samo może stać się z traktatami unijnymi. I z tego miejsca gorąco was o to proszę. Nie pozwólmy na to, by ta władza wbrew suwerenowi potargała traktaty europejskie, bo powrotu nie będzie. Dziękuję bardzo.